Witam panie i panowie z Filipin. Filipiny Boho, Carmen. Ze mną jest gwiazda programu Vanessa. Jest taka kochana. Przyniosła mi koszulkę. Mówi, tatuś załóż. Jak się martwi? Powiedz, tatuś kocham cię. Tatuś kocham cię. To jest moja odpowiedź na to, bo dostajemy takie wiadomości, dlaczego nie uczę Vanessy po polsku. Uczę jej. Znam. Powiedz. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Brawo. Jedziemy dzisiaj do Mariusza i Rebeki. Nie wiem, czy poznaliście ich na moich vlogach. Chyba nie byli. Mieszkają w Kanadzie. Mariusz w sumie całe życie mieszka w Kanadzie, ale jest Polakiem, więc trochę mówi po polsku. Nawet dużo. Ale zaciąga takim angielskim. A teraz chcę wam pokazać coś. Hello, madam. Takie rzeczy się tutaj dzieją. Widzicie? A tu, Vanessa, can you move? A tu już są gotowe. Takie małe kapelusze, nie wiem. Nie wiem, po co to robi. Pewnie ma jakieś zamówienie, ktoś zamówił. No. And what is here? What you cooking? Banana. A, banany tutaj gotuję. No i Danika. Danika, say hi. Cześć. Także zapraszam na dzisiejszy odcinek. Towarzystwo już gotowe prawie. Jeszcze tylko szybko wam coś pokażę. Ups. Kupiliśmy parę dni temu kompos, parę worków i posadziłem ogórki polskie tutaj. Zobaczymy. Wiem, słyszałem, że trzeba sadzonki i tak dalej, ale wsadziłem ziarenka, zobaczymy. Tylko oczywiście jak posadziłem, a potem zacząłem czytać, jak sadzić ogórki. Za dużo posadziłem, bo tam się powinno chyba odstęp 80-90 cm. Między jednym rządkiem a drugim, a ja tak posadziłem 15 cm od drugiego. Zobaczymy, co to wyjdzie z tego. O Boże, dobra, idziemy. Vanessa! Czekie kwiaty. Ładnie. Jeszcze powiem wam na temat uczenia Vanessy języka polskiego. Mówię do niej wczoraj tak. No i co chciałabyś mi powiedzieć po polsku? Ona tak patrzy i mówi: kurwa. A mi normalnie szczęka opadła i mówię tak. I tak zacząłem się zastanawiać, gdzie ona to usłyszała. Przecież naprawdę byłem w szoku. Mówię, no musiała to usłyszeć albo od naszych znajomych, albo ode mnie. Jak gdzieś tam przeklnąłem, może się wkurzyłem na coś. Może na kury, jak kury ganią tutaj. Znaczy koguty. Także dzieci, patrzcie, jak łykają. Te takie słowa, które naprawdę by się jej przydały, to jakoś tak nie zapamięta. A zapamięta tylko za te bardziej złe słowa. Dobra, dawaj dziewczyny, idziemy. Baila, Lola jest babcia w Bisaya, a oni skracają, lubią skracać, zamiast Lola to mówią La. Na przykład na Danikę mówią K. Danika, K, końcówkę. Na mnie wołają Mar, a na Vanessę Van. Patrzcie, jakie błoto.
Pamiętacie te zabawki, którymi się bawią? Za dzieciaka mieliśmy je. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na pewno. To wyobraźcie sobie, że na Filipinach to jest nowość. Oni dopiero do nich dotarło to. To popatrzcie, jaka różnica czasu jest między no, Europą, Zachodem, a Filipinami. Jesteśmy już w autobusie. Ten autobus to pewnie z 50 lat ma. Aj. Carmen musimy dojechać zawsze. A jakieś 10 minut drogi. Znaczy do Carmen. Przyszedłem na chwilę. Nie wiem, jak będziecie na Filipinach, będziecie chcieli wybrać pieniądze. To jest właśnie najlepsze miejsce. No i przyszedłem wybrać pieniądze, ale niestety nie ma prądu. U nas też w sumie od rana nie ma prądu. A jak nie ma prądu, to nie ma wypłacania pieniędzy. Nie ma internetu, nic. Jesteśmy w Bilar. Całą rodzinką. Tak? Happy Vanessa? Yes. Of course. Zaraz poznacie naszych przyjaciół z Kanady. Mają zamiar przyjechać, to zamieszkać, ale kiedy? Na razie tylko domy kupują. Na Bohol. Siema, siema. How are you? Hi, baby! Hi! Dzień dobry! Dzień dobry! Look at all of you! Hi! Hello! How are you? Good, how are you? Come on in! Come on! Hi, baby! Okay. Tita. No, nie widziałem się długo, to przyjaciółki. Hello Mario! Hello! We're gonna be our face, it's gonna be all... Popatrzcie, kto przyjechał. Blondyn, niebieskie oczy. Guapo. Hi, how are you? Hello Mario. Hi. Jakie spotkanie, wszyscy w jednym miejscu, co? Say hello to Mario. Say hello. DJ, say hello to Uncle Mario. Very good. Rebeka. To się nazywa... What is this? Pancy Canto, nie? Yeah. I didn't eat for 3 days. Oh my goodness, yes! Poor boy. Yes, pretty nice. Vegetables, pork, and chicken, and then fish. And that soap, what is this, Rebecca? That is the hell is nilaga? Nilaga. Zupa. Yeah, it's bones, pork bones. And this pork is native chicken, native. Yeah, this native chicken and fish. And tuna. Yeah. The fish, and then this is the sauce of the fish. No mów, Mario, dawaj. Jak to jest z kobietami? Kobiety są piękne. Są fajne, to są mamusie. Mówiłaś coś o wyrafinowanych, ale... Nie. Ja mówię o Polsce. Co chodzi. Mam na imię Tadeusz Wiśniewski. Wiśniewski to z daleka. Przepraszam. Tak, jesteś Wiśniewski. Szpakowski? Kuzyn Mariusza? Jesteś kuzynem. Nie, chodzi o to, że...
z tego co, wszystko z mojego doświadczenia niby, nie? Że dużo mamy tych kobiet, które no, nie są kochane za bardzo niby, nie? To są fałszywe niby kobiety. Nie. No, no ja o tych mówię wtedy. Trafiałeś. Tak? No, no nie za dużo ich widziałem, ale spotykały się czasem, nie? Z opowie o wiedzy moich kolegów, że mężczyźni bardzo ciężko pracują na te kobiety i po związku, jeżeli związek się kończy, podziało majątku, no niby taka kobieta odchodzi z większym majątkiem niż zawsze. No nie, ale wiesz, no mój sąsiad miał BMW, rozumiesz, miał duży dom i nawet BMW został. On wyszedł sobie, rozumiesz, z teczką, nie? Nie wiem, co mógł zmieścić, nie? No, wiesz. Skarpetki. Tak. Ale tutaj jest interesująca sprawa na Filipinach i mówię, co chodzi o kobiety filipińskie, które przyjeżdżają na przykład do Kanady. U mnie pracują. Jak ciężko pracują, zarabiają, wiem co im płacę. Opłaty mieszkania, opłaty żywności i tak dalej. Nie jest tanio. I te kobiety wysyłają do swojej rodziny na Filipinach, kształcą kuzynów, płacą za swoje dzieci, które zostawiają z babciami i tak dalej. Nie? No i spotykałem tutaj takich tych filipińskich facetów, nie? Którzy bardzo często sobie jeżdżą, rozumiesz, na te walki kogutów, nie? Zawsze sobie popijają dobre trunki, nie? I czasem mają inne panienki, nie? Koleżanki i tak dalej. No jest trochę, wiesz, znaczy ta różnica, że... A te Filipinki, co tam przyjeżdżają, to one tam żyją w celibacie, tak? Tak, mają, wiesz co? Nie. No, te, które dla mnie pracują, są... Wiesz, no wiadomo, nie, bo pracują bardzo dużo godzin, nie? Tygodniowo. Nie mają czasu na takie. Nie, no wiesz, no są właśnie też te elementy, że niektóre przyjeżdżają do Kanady, mają tutaj rodzinę i poznają nowych. Maria, jak ci się podoba na Filipinach? No super jest, nie? Może pozwolenie dostanę kiedyś, nie? Od żony, że mogę tutaj pomieszkać 6 miesięcy, nie? Nie, bo na razie jest, w Kanadzie, jest. Tak? Ale masz zamiar przyjechać tu zamieszkać na stałe. Tak. No to jest moja, wiesz, będę się uczył od ciebie, Mariusz. Bo jesteś dłużej niż ja na mojej wyspie. No życie jest, chodzi o proste życie, wiesz. Dla gości, którzy wyjechali z Polski dużo lat temu i pamiętają jak było, no bo to wiadomo, wiele ty nawet na ten temat mówiłeś, że Filipiny, właśnie te rejony, gdzie tutaj dzisiaj siedzimy, nie? No to jest wrócenie 40-50 lat, jak Polska kiedyś była w czasie komunizmu. Właśnie to mówiłem. Podstawowe rzeczy, które rodzina tak jest bardzo ważna. Tak od 40-50 lat. W sklepach nie ma za dużo. Bo ja widzę, że te na przykład wartości, które oni mają teraz, to kiedyś w Polsce też były, tak. Patrzę na swoich dziadków na przykład i porównuję ich do tych czasów teraz. Naprawdę jest tak jak 40-50 lat temu w Polsce. Ale to, jeżeli chodzi o status materialny, 40-50 lat temu ty powinieneś... No i rozwój. My jesteśmy naprawdę już bardzo daleko. Słuchaj, bardzo. Ja mam rodzinę w Polsce, nawet z moją żoną. Jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, jesteśmy bardziej wyrozumiali teraz, nie? I wspieramy siebie bardziej. Ona ma partnera, ja mam, nasze kobiety się znają. Przeżyliśmy tam te lata, które przeżyliśmy i mamy, jak to się mówi, respekt dla siebie, nie? Przeżyliśmy już te czasy, że już nie ma tej nienawiści, czy no. I trzeba się trochę nauczyć, ale widzisz, tutaj co ja tego nie mogę znaleźć w Kanadzie. Moi koledzy tego nie rozumią, że tutaj, co chodzi o proste życie, nie? A proste życie chodzi o to, że rozumiesz, zwierzęta, nie? Na przykład, no. No. Zwierzęta, które sobie tutaj spacerują, rozumiesz, legalnie, nie? Pieski sobie chodzą bez operacji tej przymusowej, nie? Że... Tak, tak.
żeby zobaczyć pieska, rozumiesz, ze swoim sprzętem, no to nie zobaczysz, nie, bo to jest nielegalne, nie, musi gdzie być. W Kanadzie? Tak, tak. Mario, powiedz mi, jak długo w Kanadzie mieszkasz? Mieszkam od 78 roku. Także przyjechałem jako model, się mówi, ładnie. No dobra, ale prowadzisz poważne biznesy tam w Kanadzie. Nie, poważne, prowadzę pizzerię, wiesz, jestem 30 lat w franchising, nie. Słuchaj, Kanada jest, to był kiedyś piękny kraj, niby kraj, przyroda i tak dalej, dalej, jest fajne, tylko zmiany polityczne. Jesteśmy za blisko Stanów Zjednoczonych, jesteśmy popędzani przez ich politykę i międzynarodową i tak dalej, nie? No i zmiany podatków, podatki są bardzo wysokie, ceny są bardzo wysokie. W Kanadzie teraz, tak? Tak. Zimno! To jest najważniejsze. Tak. Tutaj żyje się, no, niektórzy narzekają. Wiesz co, ciekawa sprawa, którą się podzielę z tobą, że Filipini, którzy mieszkają na zachodzie, wracają na Filipiny i pierwsze narzekają, że jest za gorąco, nie? Że ciężko. Filipińczycy? Tak, tak. Wiesz, jak ci mówiłem, dużo Filipińczyków pracowało dla mnie. I zmiana warunków. Przyzwyczajają się. Przyzwyczajają się w Kanadzie, potem wracają na Filipiny, tak. I okazuje się, że jednak jest too hot. Tak, przyjeżdżają tutaj na wakacje, wiesz, na 2 tygodnie. Koszt ich przyjazdu tutaj jest bardzo wysoki, bo chodzi o rodzinę. Wiesz, my sobie wyjedziemy do Polski, co chodzi o prezenty. No wiadomo, możesz kupić prezenty czy nie. Wiesz, tutaj prezenty są, muszą, to jest zmuszenie, nie wiem. Z tego, co słyszałem od Filipińczyków, którzy mieszkają dłuższy czas na zachodzie, ta wyprawa jest bardzo kosztowna dla nich, bo mają, wiadomo, dużo rodziny, nie? I w ich kulturze, nawet jeżeli jesteś przyjacielem, to jeżeli mam kolegę czy koleżankę w Kanadzie, to ona się pyta, żebym jej przywiózł prezent. Jakiś tam mały, ale jest dla nich bardzo warte. Nie? I oni dają prezenty takie od siebie dla swoich właśnie, znaczy, pracownikom, szefom, prezesom i tak dalej. Nie? I to czasem prezenty kupują, które naprawdę dla nich są dosyć kosztowne, jeżeli na przykład ja palę cygara, nie? I cygara są tutaj dla mnie bardzo tanie w porównaniu co płacę w Kanadzie. Ale jeżeli usłyszą, że cygara lubię, to kupują dobrej jakości cygara. Nie? Mów, kiedy przyjeżdżasz na Filipiny na stałe. Na stałe to chyba trzeba spytać się mojej żony, która siedzi sobie tam, nie? Ona jest moim... Żona. Tam z tyłu. Rebeka. Why? Żona rozumie, popełniła bardzo duży błąd, bo chyba w 2016 czy 2017 roku, jeszcze nie była moją żoną, była moją partnerką w biznesie, zaproponowała mi wyjazd na Filipiny. W tym czasie miała tutaj swoich, wyjechała sama ze swoją rodzinką i zaprosiła mnie, abym przyjechał i spotkał ją właśnie na jej wyspie. No i jakie wrażenia, powiedz mi? No ona, słuchaj, wrażenia były, na początku było trochę dziwnie, no było super fajnie. Stresowałem się i narzekałem, że przyjechałem tylko na 10 dni po długiej podróży, nie? I ona zaproponowała, abyśmy mieliśmy wycieczki na chyba 3 wyspy. Super było, tylko że dużo czasu się spędzało na lotnisku, na podróży i tak dalej, nie? To powiedziałem, że od tego czasu, jeżeli mnie zaprosi jeszcze, to na jednej wyspie.
i przynajmniej 2 tygodnie plus, nie? No i zacząłeś na Bochol przyjeżdżać. No i Bochol właśnie poznałem, właśnie to był pierwsze, to jest mieszkanie, gdzie przyjechaliśmy na jej wyspę, poznałem rodzinę, przyjaciół i tak dalej. Ludzie są tutaj niesamowici. Czym bardziej jak to się mówi po angielsku, poor, czym mniej ma, tym ma biedny, tym ma większe serce. Ludzie są tutaj, no, najważniejsza sprawa, jak przyjeżdżam na Filipiny, to nikt mnie tutaj nie stresuje. Czasem... No właśnie, wiesz, o co chodzi, Mario, ten mindset, state of mind, jak tu przyjeżdżasz, nie? Masz taki chill out, relax, czy nie? Oni mają w ich kulturze... Ale ty czy masz? Tak, tak, ja tutaj w ogóle nie mam stresów, kompletnie. Tutaj rzeczy są kolorowe. Ja zauważam, żyjąc w Kanadzie, mając bardzo długą zimę, która czasem trwa 6 miesięcy, nie ma kolorów. Jest biało, jest zimno, jest ciemno, nie ma kolorów. Widziałem, wysyłałeś zdjęcia, zimno, nie? Także śnieg po kolana, dalej. Niektórzy lubią, wiesz, kiedy byłem młody, to wiadomo, hokej mnie interesował, trochę grałem w hokeja, narciarstwo, ale teraz takie rzeczy mnie w ogóle nie interesują. Także człowiek siedzi w mieszkaniu, pracuje. Mario, wiesz co, mam pytanie do ciebie, bo miałeś związek długi z kobietą tam z Kanady, tak? Tak. Jakbyś miał to porównać do związku z Filipinami? A, jest kompletnie inna sprawa. Ale takie podstawowe różnice, takie... Wiesz co, moja pierwsza żona otworzyła mi okno poznać bardzo mądrych ludzi. To jest kobieta wykształcona, była reporterką. Poznała mnie z moim biznes partnerem, z którym jestem 30 lat. To był jej kiedyś chłopak. Jest bardzo dobrym moim kolegą. Tak się porównuję czasem, że moje małżeństwo się rozsypało po 25 latach. A ja dalej mam z nim małżeństwo, nie? Związek z biznesem, nie? Także czasem porównanie, rozumiesz, finansowe, nie? Partnerstwo finansowe operuje, wiesz, ile kasy wydajemy, ile przyjmujemy, jak się dzielimy i tak dalej, nie? No jakbyś miał porównać kobietę? Kobiety są, wiesz co, kobiety... No wiadomo, kobieta, wiesz, moja żona mnie imponowała w czasie, kiedy mieliśmy małżeństwo, ale doszło do momentu, że moje pragnienia były inne niż jej. Ja chciałem zmniejszyć operacje swoich biznesów, wyjeżdżać na wakacje, które były kompletnie inne dla niej niż dla mnie. I doszedłem do wniosku, że nie mogliśmy znaleźć miejsca, nawet się mieszkaliśmy, że zawsze były problemy, jak to miejsce, na jakie kolory, jakie meble. To była pasja jej niby, nie? Moją pasją było dać budżet, nie? Który był, jeżeli był budżet duży, to zawsze, jak wiesz, w budżecie budowa i tak dalej, to się zwiększa. Tylko w biznesie ja mogę się spytać, ile mój budżet, ile był tego koszt? Gdzie są rachunki? No nigdy nie było rachunków, jak to wiesz, w małżeństwie. Tutaj wiesz, moja żona kompletnie inne rzeczy ją interesują. Dla niej jest ważne, jak ja się czuję. Filipinka. Tak. Nie ma stresów w domu. Dom, jak ona myśli, to jest miejsce, gdzie ona chce, żebym ja wypoczywał. Ale co się dzieje, że jeżeli kobieta wspiera, małżonka wspiera męża, no to mąż jest relaxed. No tak. I mąż chce, kocha ją, chce jej
Kochana. No dobra, ale doświadczyłeś coś takiego z białą, z kobietą tam z Kanady, która cię wspierała? Nie. 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 No właśnie. Jest, jest ciekawa konkurencja, bo mamy relationship z Rebeką jakieś, ja wiem. Tak. No, znamy się bliżej, jakbym powiedział, może 5 lat po rozwodzie, nie? Ona pracowała u mnie, jak miała 17 lat, no. Jako pracownica i tak dalej, nie? Ale od czasu, jak się znamy, to podróżujemy. Ja ją proponuję podróże w miejscach, gdzie ona nie była. To znaczy, byjąc Europejczykiem, zaprosiłem ją do Polski 3 razy, do Hiszpanii. I to ją jest podobna kultura między Polską i Filipinami. To są kraje bardzo katolickie. Jak wiesz, tak, tak. Bardziej na Filipinach, to jest bardziej tradycyjnie, to się zmienia teraz w Polsce. I ona to odczuwała i Polska, ona nawet porównywała. Kulturowo jest się zbliżenie z nimi. Tak, tak. Co chodzi o jak my się zachowujemy ze swoją rodziną, jak nasza rodzina jest bliska dla nas, bo jest dla takiego frajera jak ja. Bo ja wiesz, ja program miałem zachodni, nie? Wiesz, byłem Polakiem, ale musiałeś być, aby mieć tą egzystencję w biznesie i poznawać, uczyć się, brnąć, rozwijać interesy i tak dalej. No to nie mogłeś tego robić po polsku, tylko musiałeś to robić po amerykańsku czy po kanadyjsku, nie? I są różne różnice są w tym, nie? Ale jak podróżowałem z Rebeką czasem, no to na przykład ona, jako kobieta, to dla niektórych kobiet to jest dziwne, nie? Ona na przykład, ona, jak jesteśmy w restauracji, no to ona sama chce mi podać, rozumiesz, potrawę, nie? Sałatkę, rozumiesz, dać. Żebym ja pierwszy raz próbował, nie? I kobiety zachodnie. Przede wszystkim w młodym wieku patrzyły się na takiego gościa w wieku, nie? Tak, tak. Gdzie on taką niewolniczkę znalazł, nie? A dla nich to jest właśnie coś, że jak wiesz, mieszkasz na Filipinach, co kobieta na Filipinach, nie? To jest dla nich... I tam się to zaniknęło trochę w zachodnich kobietach, bo one chyba są za bardzo zaangażowane, rozumiesz? W pracę, w interesy, konkurencję z gośćmi, nie? No bo konkurencja z gośćmi nie jest słaba, nie? No, jeżeli chcesz mieć taką samą pracę, nie? Jak mężczyzna, to wiadomo, musisz się angażować. Oddajesz ten czas na mieć dzieci i tak dalej, nie? Ja myślę, dużo kobiet nie lubi tego. Doświadczenie ma później, jeżeli czas umina, że prowadzenie tych interesów, nie? Konkurencja z mężczyznami powoduje później, no, straciłem te czasy, nie znalazłem sobie gościa, który mi odpowiadał, nie mam dzieci, nie mam nowego pokolenia i tak dalej. Tak myślę. Nie wiem, czy to jest prawda, ale tak to widzę ze swojego punktu. No. Podoba się. Tak? Tak. A chciałaby pani zamieszkać? Nie. A to wie jak? Ja bym mogła zamieszkać. Podoba ci się? Mhm. Ona jest zachwycona. Mhm. Uważy? Naprawdę. Ja tak, też ale się tak to dziwiłam. Przez ludzi. Są bardzo mili, nie? I podziwiają mnie. Znaczy jesteś taką gwiazdą tutaj, dlatego. No. No tak. Młoda, blondynka, jasna. Wysoka. No. No, oczy masz, nie masz niebieskich. Nie mam. Mam brązowe. A Filipińczycy biegają za tobą bardzo, co? Tak. A za bardzo czasem. Ale i dzieci. I dzieci, takie malutkie, tak. No.
A tobie jak się podoba? Co? How do you like Philippines? I love my country. Have you seen your country already? Yeah. You don't like Filipina. Huh? You don't look like Filipina. Yeah. Yeah. Like white people, yeah? Oh, I'm scared. You are white. I know, shy. You're like Danica. Siemano. But this is Dzień the girl who's not shy at all. Oh my god. Still I'm shy. Oh, I'm Filipina, you know. They're like, Oh, you're like half Polish now. No. I'm Filipina. Rebecca. Hola, señorito. ¿Cómo está? Your Namaste. Husband was talking about you, how good you are. Oh, I pay him. He's not paying me, I pay him. I'm the boss here, okay? Czy można jeszcze dodać coś? Są rzeczy, które na przykład wy nie przeżywacie. Ja mam kobietę, która spędziła dużo lat w Kanadzie. Ale nigdy nie zapomniała, skąd jest. Jeżeli tutaj coś się dzieje, to są jej ludzie tutaj, wiesz? To jest moja rodzina, z tego, co oni mi dali od przyjazdu. Ale ona, jak ja przyjeżdżam tutaj, nawet do tej pory, no wiadomo, ona ma kasę i ona wszystko załatwia finansowo, wiesz? Znaczy, to jest kasa nasza niby, nie? Ale nie ma stresu, wiesz, bo ona się martwi, żeby taki frajer jak ja, który za dużo mówi, nie? I jest bardzo przyjazny, żeby rozumiesz, nie... Żebyśmy nie oszukali. Tak, tak. Także ja kompletnie się nie interesuję, nie wiem, rozumiesz, jakie są ceny i tak dalej, nie? Wszystko przechodzi przez nią. Ja przyjeżdżamy do restauracji, ja zamawiam sobie, co chcę, nie? Ja mam, dostaję kasę na moje cygara, które wiesz, uwielbiam na Filipinach. Ale ciekawe rzeczy, że ludzie, Filipińczycy, właścicieli biznesów i tak dalej, jak poznają nas pierwszy raz, nie? Ona mnie zostawia w restauracji, ja zamawiam, nie? I odjeżdża. Ona załatwia sprawy z rodziną czy tego, nie? A ja sobie siedzę i ona robi, rozumiesz, mówi właścicielowi restauracji, że wiesz, co on tam chce, to na rachunek ja tutaj wszystko zakończę jak wrócę, nie? I kalerki, i nawet właściciel mówi, tak, gdzie ty tego starego gościa znalazłaś, nie? Taka młoda kobieta niby, nie? A on za wszystko płaci, nie? Jak ja, kurczę, jestem szczęśliwy, nie? No. Ale wiesz co, dla mnie, wiesz, ona mnie kompletnie broni od tych problemów, które właśnie na pewno ty przeżyłeś, nie? Bo tutaj naprawdę są ceny, jest różnica cen, nie? Są ceny dla białych, uwielbiają białych, Europejczyków, z niebieskimi oczami, nie? Ale to kosztuje. To są ceny, wiadomo, dla ciebie, ale jest jawnie, nie? Że ty wchodzisz, to tyle, twoja żona czy kobieta, tyle, nie? Także ja mam opiekunkę, która walczy. Wiesz, ona, jeszcze jedną rzecz powiem ci, że ona od czasu, kiedy was poznała, ona, rozumiesz, jest bardzo jest niezadowolona, jeżeli dochodzi do momentu, że cena dla tych obcokrajowców, które ona zna, rozumiesz, że idą w górę i ona kontaktuje się z tymi Filipińczykami, którzy, wiesz, wymawiają sobie takie duże ceny i mówi do nich, po prostu, słuchaj, to z nas przyjaciel, to nie możesz takich cen, nie, im dawać, nie, także, ja mogę, słuchaj, jeżeli, Mariusz, jeżeli potrzebujesz jakiejś informacji, takiej, wiesz, konkretnej, co chodzi o ceny, jak to się załatwia, jakie rzeczy, nie, czego się bać, od czego odchodzić. Rebeka jest tym, jak to się mówi, ekspert, nie? Mariusz się nauczy od niej, tak ona mówiła, nie? I tylko mówi rzeczy, które myśli, nie?
A za każdym nowym pobytem coś nowego się uczę. I bardzo dużo czasu trzeba pomieszkać w tym kraju, aby dostać realizacji. Wiesz, jak tu się sprawy załatwia, nie? No wiesz, ty oglądając twoje vlogi przez ileś tam lat, nie? Widzę, że jesteś wśród Filipińczyków, mieszkasz z rodziną. A ty jeszcze oglądałeś vlog, jeszcze te angielskie. Tak. Zaczęło się od Damiana i poszło właśnie w twoją stronę i w inne strony Polaków, którzy wjechali. Ale na początku Damiana oglądałeś? Na początku oglądałem Damiana, bo jak przyjeżdżałem drugi, trzeci raz, miałem kontakt z dużo Polakami na tej wyspie, wiesz? I się ciągle myślałem, skąd kurczę tyle Polaków tutaj się zjawiło. Zaczęło się to, wiesz, w tych punktach jak Chocolate Hills, nie? Dużo wycieczka z Polski poznałem. Później w naszej restauracji na Alona, rozumiesz? Połowę klientów w tym czasie było Polaków. Ja wiesz, kurczę, skąd, nie? I właśnie doszedłem do wniosku, że właśnie Damian był pierwszym, nie? Którego chyba ty też oglądałeś. Tak, i od tego się zaczęło i poszło to w świat, że Filipiny to jest ciekawy świat, który Polacy może będą mieli jakieś zainteresowanie, nie? I oczywiście, jak... Ale Maria, spotkałeś się z Damianem, czy nie? Jeszcze nie. Aha. Rozmawialiśmy, ale nie było okazji, wiesz. Może tym razem, jeżeli nie, to może następnym. Uśmiechnij się. Cześć. To żeśmy poimprezowali, co, Mario? Cześć. Czy co się stało wczoraj? Nie wiem, jakoś... Siedzieliśmy i nagle się obudziliśmy, nie? Rano. Ale twoich ujęć z twojej twarzy nie było za dużo wczoraj, nie? Kamera była w naszym kierunku. Tak. Mariusz taki wstydliwy trochę jest. Nie, słuchaj, powiem ci prawdę, nagrywasz, jeżeli ktoś myśli... Popatrz się na chwilę, po tamtej. Kto myśli? Dawaj choć na chwilę, bo ja sobie zrobię potem... Posądzają mnie koledzy, że jestem wstydliwy. Słuchaj, z moich lat, rozumiesz? Urodziłem się w Polsce, spędziłem dużo lat w Kanadzie. No określenie, że nie jestem już tym 100% Polakiem, nie? Bo wam, z wami kurczę czasem walczę o waszym rozumieniu i tak dalej, nie? Czasem... Wstydliwych, ja słyszałem o takich kobietach wstydliwych, tak? Ona wstydzi się odmówić. Taka wstydliwa. Nie, jest. Słuchaj, nie chodzi o to, wiesz? Być youtuberem, to jest ciężka praca. Widzowie... Trzeba wypić, kurwa. Nie, no wiadomo, że jest bardzo dużo osób, którzy, rozumiesz, siedzą sobie w pokoiku, rozumiesz, gapią się na co tutaj, kurczę, goście robią na tych Filipinach, nie? Gdzie oni, kurczę, żyją, jak oni żyją, jak to... Czasem ciężko wytłumaczyć to. Musicie przyjechać i zobaczyć. Tak, i to nie jest dla każdego, ale... Nie, to się nie da wytłumaczyć. Ja próbowałem tłumaczyć kolegom, koleżankom w Polsce, ale oni tego nie rozumieją. Oni, to jest inny program tutaj. Tak, zupełnie coś kompletnie innego. Tutaj jest inaczej karają za takie rzeczy, które są bardzo karalne, na przykład w Polsce czy na Zachodzie i tak dalej. Jak Mariusz wczoraj więcej wypił, nie? Każdy uważał na niego, żeby się przespał dobrze, nie? Żeby wypoczął, żeby nie poszedł, rozumiesz, w dżunglę gdzieś tam, nie? I tutaj są kobry tutaj, wiesz? Ja kobry szukam tutaj w tej okolicy, nie? Jeszcze nie znalazłem, ale tu na tej trasie wyszło, nie? Poszukamy później. Dobra, jedziemy.